Panie profesorze, to już szósta edycja akcji Polscy Okuliści kontra Jaskra. Co zmieniła pandemia, jeśli chodzi o samą akcję, ale też co zmieniła pandemia, jeśli chodzi o sytuację pacjentów, diagnostykę i leczenie? W przebiegu pandemii mamy do czynienia z długiem zdrowotnym w wielu zakresach medycyny, w wielu specjalnościach. Niestety nie ominęło to okulistyki i niestety nie ominęło to też pacjentów cierpiących z powodu jaskry. I dysponujemy danymi, które wskazują, że w pierwszym roku pandemii liczba nowych rozpoznań jaskry spadła o ponad 20%. Także obserwowaliśmy bardzo duży spadek dotyczący kilkuset tysięcy liczby leków, kropli stosowanych w terapii jaskry. Także szacujemy, że przynajmniej kilkanaście tysięcy osób z już zdiagnozowaną jaskrą nie było leczonych, bo wciąż farmakoterapia jest najpowszechniejszą metodą leczenia. Także liczba hospitalizacji związanych z leczeniem chirurgicznym, z operacjami jaskry spadła o około 20%. Pewne dane z pierwszego półrocza 2021 roku wskazują na to, że ta sytuacja trochę zaczyna się poprawiać, te liczby były większe, no ale czekamy na podsumowanie całego roku. I oczywiście wynika to z wielu czynników, z obaw, z lockdownów, z obawy przed skorzystaniem z wizyty okulistycznej, z mniejszą dostępnością okresowo w czasie pandemii. No niemniej chcemy z całą mocą podkreślić, że choroby inne niż COVID cały czas istnieją, one nie śpią i cały czas wywołują swoje niedobre skutki, muszą być diagnozowane i leczone. A jakie są aktualne wytyczne, jeśli chodzi o leczenie jaskry? To bardzo szerokie pytanie. Wytyczne czy rekomendacje towarzystw takich jak europejskie czy polskie towarzystwo okulistyczne to dokumenty specjalistyczne skierowane do okulistów, liczące zwykle po kilkadziesiąt lub więcej stron. Na pewno warto tutaj przypomnieć o konieczności, to co może być interesujące dla pacjentów, właśnie okresowych badań okulistycznych. Europejskie Towarzystwo Okulistyczne wskazuje na dosyć dużą częstość tych badań, taką, która nawet może być trudna do zrealizowania w naszym zakresie. Częściej badamy się, jeśli jesteśmy trochę starsi, ale nawet w młodszym wieku zalecane są badania co 2-3 lata. Także istotnym jest zwrócenie uwagi na badania już specjalistyczne, diagnostyczne, na monitorowanie przebiegu jaskry, określenie właściwego ciśnienia docelowego, mówimy tutaj o ciśnieniu wewnątrzgałkowym. Pewnym takim nowum jest większe zwrócenie uwagi na wpływ leków przeciwjaskrowych kropli na powierzchnię oka. No i tutaj towarzystwa, zarówno europejskie, jak i polskie towarzystwo okulistyczne, rekomenduje bardziej środki łagodniejsze dla powierzchni oka, także coraz szersze stosowanie leków pozbawionych konserwantów, choć nie wykluczamy jeszcze oryginalnych czy pozostających preparatów z konserwantami u niektórych grup pacjentów. A jakich zmian systemowych oczekują Państwo, jeśli chodzi o jaskrę? Jakie są najpilniejsze potrzeby? Ponieważ szacujemy wciąż, że mamy nawet kilkaset tysięcy osób chorujących na jaskrę, ale nie mających tej wiedzy, że są chorzy, nieleczonych, więc na pierwszy plan wydają się tutaj wysuwać kwestie tych właśnie badań okresowych. Polacy wciąż nie mają świadomości takiej, że do okulisty trzeba chodzić tak samo jak do dentysty. Od czasu do czasu, nawet raz na kilka lat, zrobić sobie kontrolne badanie, badanie okulistyczne, badanie lekarskie, które pomoże wykluczyć lub niestety zdiagnozować różnego rodzaju choroby oczu, między innymi jaskrę, która przebiega bardzo podstępnie i której bez badania okulistycznego nie wykluczymy. A w Państwa akcji, u ilu procent pacjentów wykrywają Państwo jaskrę?
bardzo znacznym odsetku, nawet do 40% osób jest kierowanych na dalszą diagnostykę w kierunku jaskry. To oczywiście nie oznacza, że 40% osób zgłaszających się do nas na badania przesiewowe na pewno cierpi na jaskrę, ale to są takie osoby, których parametry skłaniają nas do zrobienia bardziej szczegółowych badań i spośród tego grona znaczący odsetek będzie miał zdiagnozowaną jaskrę. To może nie do końca odzwierciedla oczywiście sytuację w populacji, bo bywa, że na te badania przesiewowe zgłaszają się osoby, które już mają jakieś podejrzenia. Może ktoś w jaskrze, ktoś w rodzinie chorował na jaskrę. Może mam objawy, niskie ciśnienie, wysokie ciśnienie, zimne dłonie, migreny. To są czynniki predysponujące do jaskry lub czasami może ktoś był wcześniej u okulisty, kilka lat wcześniej, który powiedział, o, pan może być w grupie ryzyka. Stąd może trochę częściej niż w ogólnej populacji, ale to jest bardzo duży odsetek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję.